w Motowizji. 49. rajd Wisły długo stał pod znakiem zapytania. Jednak w końcu udało się doprowadzić do jego rozegrania. Co prawda odwołano dwa sztandarowe odcinki specjalne rajdu, czyli Salmopol i Kubalonka, ale licząca 18 OS-ów trasa i tak nastręczyła zawodnikom wielu kłopotów, co widać na ujęciach. Niezwykle ciekawa sytuacja w klasyfikacji generalnej po Kormoranie zwiastowała niemałe emocje. Przypomnijmy, że w rankingu Mistrzostw Polski z jednakową liczbą punktów przewodzili Leszek Kuzaj i Krzysztof Kołowczyc. 15 oczek za nimi plasował się obrońca tytułu Janusz Kulik. Apetyt na wysokie miejsce mieli również ci młodzi. Czwarty w klasyfikacji Tomasz Puchar i jadący przed własną publicznością Łukasz Sztuka. Szczęśliwie w nocy przestał padać deszcz, który towarzyszył obficie odcinkowi testowemu i drogi niemal całkowicie przeschły. Niemniej atmosfera przed startem była dość napięta. Jestem tutaj po to, żeby walczyć. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Może powiem w ten sposób, że postaram się nie stracić prowadzenia jak w Mistrzostwach Polski. Będzie wielka walka, duża bitwa, zdaję sobie z tego sprawę. Jesteśmy na to przygotowani również. Patrząc logicznie i myśląc o taktyce, powinniśmy pilnować Leszka, ale patrząc sercem, chcielibyśmy zwyciężyć w tym rajdzie. Chcąc obronić ten tytuł, musimy wygrać ten rajd i wszystkie pozostałe do końca. No, na pewno nie będzie to sprawa łatwa, ale z drugiej strony wytycza to bardzo prostą taktykę. Gaz do dechy od początku. Tak naprawdę to mamy dobrą pozycję do ataku, ponieważ cała czwórka ma bardzo dużą presję. Janusz musi wygrać 3 eliminacje do końca, żeby obronić tytuł. Leszek z Krzyśkiem są na 0 punktami, więc też muszą iść wszystko, a Łukasz musi wygrać, bo jest u siebie i wszyscy liczą na niego, więc jedynie my mamy taką dosyć różną sytuację, to jest na pewno bardzo dobra sytuacja wyjściowa przed rajdem. No na pewno chcemy być na mecie, nie chcemy powtórzyć zeszłorocznego występu, spokojniej podchodzimy do tego rajdu, jest duża presja na pewno ze strony kibiców, staram się odsuwać tą myśl od siebie. Dzisiaj rano poprawa humoru, bo przestał padać deszcz, zdecydowanie bardziej wolę ścigać się na suchej nawierzchni. No i miejmy nadzieję, że taka pogoda utrzyma się cały dzień. Pierwszy etap rajdu Wisły liczył 9 odcinków specjalnych o długości niespełna 100 km. Rywalizację na trasie rozpoczęli Leszek Kuzaj i Andrzej Górski w Toyocie Corolli WRC. Mocna załoga na dość zdradliwych próbach z uwagi na mnóstwo mokrych pułapek na teoretycznie suchych asfaltach narzuciła niezwykle szybkie tempo i okazało się, że żaden z konkurentów nie zdołał go utrzymać. Wygrali 6 z 9 odcinków specjalnych i po pierwszym etapie prowadzili w zawodach z niemal minutową przewagą. Trzeba tutaj dodać, że ogromną część tego czasu zdobyli na 6 próbie, gdzie pojechali jako jedyni z czołówki po suchym. Pozostałe auta WRC jadące na slickach zastał deszcz. Krzysztof Kołowczyc już po raz drugi z rzędu wystartował bez Macieja Wisławskiego, a z Łukaszem Kurzeją na gorącym fotelu. Od pierwszych kilometrów jednak jego Peugeot 206 WRC nie potrafił na równi ścigać się z konkurencją, tak jak to miało miejsce na Kormoranie. Hołek narzekał na złe ustawienie zawieszenia. Auto prowadziło się źle, najpierw w wolnych partiach, a kiedy w serwisie zmieniono parametry podwozia, prowadzenie samochodu w tych fragmentach poprawiło się, za to w szybkich miejscach Peugeot z trudem trafiał w drogę. Dlatego też nie dziwi fakt, że Hołowczyc z Kurzeją nie wygrali tego dnia żadnego OS-u. Dopiero czwarta pozycja po pierwszym etapie, minutę i 10 sekund za Kuzajem. Janusz Kulik i Jarosław Baran w Fordzie Focusie WRC nie mieli nic do stracenia. Dlatego też od początku próbowali przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Okazało się jednak, że mają godnego rywala, czyli Kuziego, a że niezbyt fortunnie wystroili zawieszenie na pierwszą pętlę, już po 3 OS-ach przegrywali z Kuzajem o 15 sekund. Korekty mechaników sprawiły, że kolejne 2 próby mistrzowie Polski wygrali i zmniejszyli różnicę do 6 sekund. Co z tego, kiedy 6 OS jechali na sliku w deszczu i stracili 17 sekund.
Zwycięstwo na 8. próbie znów przybliżyło ich do lidera, ale na kolejnej koło fortuny znów się odwróciło. Kapeć, ponad 30 sekund straty i spadek na 3. miejsce po pierwszym dniu. 57 sekund za liderem. Tomasz Kuchar i Maciej Szczepaniak nie zaliczą tego występu do udanych. Wrocławska załoga po raz drugi z rzędu nie ukończyła rajdu Wisły. Tym razem stało się to już na 2. odcinku specjalnym z powodu awarii tylnego mostu. Łukasz Sztuka i Zbigniew Cieślar z pewnością byli faworytami publiczności. Wszak ścigali się po rodzinnych terenach. Do tego dopisało im szczęście, bowiem jak wymarzył sobie kierowca, przestało padać. Od początku Seat Cordoba WRC poruszał się po odcinkach specjalnych bardzo żwawo. Mimo to Sztuka i Cieślar ustępowali dwóm czołowym duetom. Przeważnie zajmowali 3. pozycję na poszczególnych próbach, a na OS-ach 4., 5. i 9. udało się uzyskać 2. czasy. Na koniec uśmiechnęło się do nich szczęście i po kłopotach Kuliga załoga Seata awansowała na 2. miejsce po pierwszym etapie. Do prowadzącego tracili 50 sekund. W grupie N pechowy występ Tomasza Czopika i Łukasza Wrońskiego. Po 2 odcinkach było nieźle, 5. miejsce. Niestety na 3. Mitsubishi Lancer Evo 6 odmówił posłuszeństwa. Robert Herba i Jacek Ratte przejechali tylko 4 odcinki specjalne. Już na 2. próbie odłączył się przewód od turbiny w Lancerze i warszawiacy stracili ponad 9 minut. Próbowali jeszcze walczyć, ale samochód nie chciał jechać i po 4. odcinku wycofali się z rajdu. Sebastian Frycz i Maciej Wodniak w Lancerze Evo 5 byli faworytami N-ki i nie zawodzili. Objęli prowadzenie po odcinku numer 3 i nie oddali go do końca dnia, choć Marcin Turski po 5. OS-ie zbliżył się na 1/10 sekundy. Znakomicie radzili sobie Paweł i Tomasz Dytko w kolejnym Lancerze. Kuzyni od początku starali się utrzymać tempo podyktowane przez Frycza i Turskiego, jednak okazało się to niełatwym zadaniem. Po pierwszym etapie 3. lokata Wence, 24 sekundy za liderem. Michał i Grzegorz Bębenkowie przyjechali do Wisły świeżo zakupionym Lancerem Evo 6. Niestety nie zdążyli go porządnie przygotować i nie byli w stanie walczyć o czołowe pozycje. Jechali zatem tak, aby dotrzeć do mety i zdobyć kilka punktów. Po pierwszym dniu 5. miejsce w N4, ponad 2 minuty za Fryczem. Marcin Turski i Dariusz Burkat w Lancerze Evo 6 podyktowali ostre tempo i przez 2 pierwsze odcinki specjalne prowadzili w rankingu grupy N. Na 3. próbie obróciło ich, stracili fotel lidera i nie zdołali go odzyskać do końca dnia, plasując się 15 sekund za Fryczem. Bardzo mocno rozpoczęli Michał Uliarczyk i Igor Tomasiak w kolejnej Evo 6. Po 4 próbach byli 4. załogą N-ki. Niestety na kolejnym OS-ie zmieniali koło, stracili prawie 5 minut i spadli na 11. miejsce w klasie. Do końca dnia nieco odrobili i zakończyli na 9. pozycji. Michał Sołowow i Emil Horniaczek dołączyli do grona nieszczęśliwców. Na 3. odcinku specjalnym mieli niegroźny wypadek i nie powrócili już do walki na trasie.
Bartłomiej Baniowski wygrał z grypą i wraz z Piotrem Wieczorkiem stanęli w szranki swoim Subaru. Jechali nieźle, plasując się po pierwszym etapie na szóstym miejscu w N4. Magdy Cieślik i Lukas wystartowały lancerem od Zbigniewa Steca. Niestety na początku nie mogły sobie poradzić z dużą mocą auta, ale w miarę upływu kilometrów było coraz lepiej. Po pierwszym dniu siódme miejsce w Ence. Mariusz Stec na Wiśle pojawił się z nowym pilotem, doświadczonym Mikołajem Madejem. Pech dopadł ich już na drugim OS-ie, gdzie złapali kapcia. Potem nie chciał ich opuścić i dzień skończył się 11. miejscem. Dominik Durczok i Andrzej Ciosek debiutowali w Mistrzostwach Polski lancerem Evo 6. Jechali przyzwoicie, rywalizując z Magdami. Po pierwszym etapie 8. miejsce w Ence. Coraz lepiej radzą sobie Zbigniew Gabryś i Robert Kundla. Tu jechali znakomicie. Co prawda z czołową trójką nie byli w stanie rywalizować, to wygrywali z bębenkami. Pierwszy etap skończyli jako czwarty duet grupy N. Drugi dzień rajdu był jeszcze ciekawszy. Padający nieustannie deszcz zdjął z zawodników problem z doborem opon, za to zmusił ich do wzmożonej uwagi. Naniesione błoto było potwornie śliskie, o czym kilku z nich się przekonało. Na porannym serwisie każdy myślał o tym, jak jechać. Postaram się dowieść tą przewagę do mety. Po prostu dowieść zwycięstwo, to jest bardzo istotne. Nie będziemy szaleć. Jak wiadomo, deszcz to jest moja ulubiona pogoda. Na trasie jest bardzo ślisko, mamy wiele naniesionych poprawek, mamy już informacje z trasy, także zdaję sobie sprawę, że będzie to bardzo trudna pętla, myślę, że nawet trudniejsza niż wczoraj. Janusz Kulik nie do końca wierzył w możliwość odrobienia strat. Nie sądzę, aby w normalnych warunkach było to do odrobienia, niemniej jednak postaram się pojechać tak szybko jak potrafimy. Przed nami jest Łukasz Sztuka, mamy do niego 7 sekund straty i myślę, że w tej chwili to jest naszym priorytetem. Za wami Krzysiek, czy boisz się go? No zobaczymy. W wczorajszym dniu większość odcinków wygraliśmy z Krzyśkiem. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. No. Postaram się jechać szybko. Mam nadzieję, że już żadnych kapci dzisiaj nie będzie. Odpowiadają mi takie warunki. Mechanicy Hołka nadal walczyli z ustawieniami samochodu. No cóż ja mogę powiedzieć, wczoraj naprawdę się starałem, naprawdę cisnęliśmy. Parę razy byłem już na granicy czy poza drogą i nie można więcej. Ja myślę, że jeżeli nie znajdziemy jakiegoś rozwiązania dla tych zawieszeń, które już i bardzo dobrze w Katalonii w prywatnych samochodach jeżdżą, czy w Sanremo, czy na Szutrze, już to jest świetny samochód, ale myślę, że jednak po takich dziwnych drogach, bo nasze drogi są dziwne, bardzo szybkie, bardzo skoczne, dziurawe i jak gdyby nie możemy znaleźć tego, co byśmy chcieli. Drugi dzień zaczął się od odwołania OS-u z powodu zbyt dużej liczby kibiców. Kuzaj i Górski mieli więc tylko 8 OS-ów na dowiezienie przewagi. Rzeczywiście jechali bardzo bezpiecznie, tracąc na odcinkach po kilka sekund. Niestety na 14 próbie złapali gumę i stracili prawie minutę oraz pierwsze miejsce. Jadąc na kapciu opuścili także drogę. Na szczęście nie groźnie. Sztuka i Cieślar rozpoczęli z wysokiego C, zwyciężając na OS-ie 11. Potem nadal znakomicie się spisywali. 3 drugie rezultaty i pech Kuzaja sprawiły, że duet Seata objął prowadzenie w rajdzie po 14 odcinkach specjalnych.
Kulik i Baran ruszyli od początku do szturmu. Jednak najpierw odwołany OS, a potem Sztuka utrudniali znacznie zadanie. Zwycięskie OS-y 13 i 14, a także wspomniany już Kapeć Kuzaja pozwolił obrońcom tytułu awansować na drugie miejsce po 14 odcinkach. Do lidera tracili 10 sekund i 7 dziesiątych. Hołowczyc i Kurzeja próbowali na mokrym odrobić choć część strat, ale szybko okazało się, że jest to po prostu ponad ich siły. Po 14 próbach wciąż klasowali się na czwartej pozycji. Frycz i Wodniak drugi dzień zaczęli bardzo ostro. Chcieli już na pierwszych próbach odskoczyć rywalom i to się udało, w czym bardzo pomogli konkurenci. Po 14 odcinku specjalnym Frycz i Wodniak powiększyli przewagę nad drugą załogą grupy N do ponad 3 minut. Liderom bardzo ułatwili zadanie Turski i Burkat, którzy już na 11 odcinku specjalnym popełnili błąd, urwali koło i musieli wycofać się z rywalizacji. Również Bytkowie wykonali ukłon w stronę Frycza. Na 14 odcinku specjalnym chwila nieuwagi kosztowała wiele. Dachowanie i koniec marzeń o dalszej jeździe. Nie jechaliśmy za szybko. Podobna była prędkość jak na pierwszym przejeździe. No, ale było bardzo, bardzo dużo błota. Zwolniliśmy, ale widać, że nie na tyle. Przesunęło nas o metr chyba, popaliśmy trawę, wciągnęło nas w rów, no i uderzyliśmy prawą stroną drzewo, odbiło nas, przedachowaliśmy to i na dachu skończyliśmy to wszystko. No szkoda, bo było pewne drugie miejsce, praktycznie się nie ścigaliśmy. Wiemy, to z nami był chyba Michał Bębenek, my do Sebastiana mieliśmy też dość dużo, także no, zwykły pek, bo naprawdę nie chcieliśmy tu, żeby podrabiać jakieś straty, swoje zwykłe tempo. Trudno. Okazję oczywiście wykorzystali rywale. Gabryś i Hundla zaciekle rywalizowali z bębenkami o drugie miejsce w klasie. Po 14 OS-ach tracili do najgroźniejszych konkurentów 10 sekund. Bębenkowie dzięki błędom Turskiego i Dytki wskoczyli na drugie miejsce w rankingu grupy N, którego musieli jednak bronić przed atakami Gabrysia. Baniowski i Wieczorek oczywiście także przesunęli się w górę tabeli wyników. Po przejechaniu 14 odcinka specjalnego zajmowali czwarte miejsce w Ence. Cieślik i Lukas na potwornie śliskich OS-ach jechały niezwykle ostrożnie, co odbijało się na czasach. Jednak wedle prawidłowości one również awansowały. Piąta pozycja w N4. Durczok i Ciosek próbowali dogonić Magdy. Gdy byli już bardzo blisko, przytrafił im się Kapeć na 13 OS-ie. Po 14 próbach szósta lokata w grupie N. Uliarczyk i Tomasiak jechali bardzo szybko, próbując odrobić spore straty z pierwszego dnia. Cóż z tego, kiedy zdarzały im się błędy i trwonili to, co udało im się nadrobić. Stec i Madej na 14 OS-ie zwiedzali rów i nadal stanowili czerwoną latarnię grupy N. Nadszedł 15 odcinek specjalny, o którym wiele mówiło się po rajdzie. Kuza i Górski rozpoczęli go jako pierwsi i jak się później okazało jedyni. Od początku mieli kłopoty z hamulcami i niestety nie skończyło się to dobrze. Tu nie udało im się dohamować auta i uderzyli w drzewo, a także, co gorsze, w trójkę stojących w niedozwolonym miejscu kibiców.
Na szczęście nikt nie zginął. Szybko zawiadomione przez zawodnika jednostki ratownicze zjawiły się natychmiast i zabrały poszkodowanych do szpitala. Odcinek zaś odwołano. Kuza i Górski jechali dalej, ale już na 16 mosie złapali gumę i wiadomo było, że rajdu nie wygrają. Jednak kłopoty konkurentów spowodowały, że ostatecznie mocna załoga zajęła w tych dramatycznych okolicznościach drugie miejsce. Chyba najcięższy rajd w moim życiu. Miałem już wiele różnych przygód, ale w takich jeszcze nigdy, oby odpukać nigdy więcej. Dwa dla mnie ostatnie odcinki specjalne kosztowały mnie naprawdę bardzo wiele, żeby się utrzymać na drodze i dowieźć nas do mety. Nie mogłem się specjalnie skoncentrować. Przeszedłem przez to. To chyba dobrze. Pewnie będę bardziej zahartowany na następny rajd. Największą odpornością psychiczną wykazali się Kulik i Baran. Wygrali OS-y 16 i 17. Ostatni trochę odpuścili, by na mecie móc świętować zwycięstwo. Kuzaja pokonali o 42,5 sekundy. No, bardzo się cieszę, te punkty były nam bardzo potrzebne. W tej chwili przesunęliśmy się w klasyfikacji generalnej na drugą pozycję. Mamy 9 punktów straty do Leszka Kuzaja. Myślę, że przede wszystkim nastroje nasze zdecydowanie w całym zespole się poprawiły i jest ta chęć walki. Myślę, że ta szansa walki o tytuł mistrza Polski jeszcze jest. Sztuka i Cieślar na 16 mosie stracili prowadzenie w rajdzie po tym, jak złapali gumę. Na kolejnym, kolejna chwila nieuwagi kosztowała ich wszystko, co zdołali do tej pory wywalczyć. Seat Cordoba uderzył w drzewo i załoga musiała się wycofać. Połowczyc i Kurzeja także nie skończyli rajdu. Na 16 OS-ie, na tym samym cięciu, gdzie Kuza i Sztuka złapali kapcia, oni przycięli jeszcze mocniej i urwali drążek kierowniczy na wystającym pręcie. Niedługo potem zdefektowanym autem zaparkowali na płocie i zakończyli rajd. Frycz i Wodniak w obliczu pomoru konkurencji jechali sobie coraz spokojniej i bardzo widowiskowo, dając powody do radości swoim kibicom. Załoga Autobiznesu zwyciężyła w grupie N i zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Gabryś i Hundla jeszcze przed ostatnim OS-em tracili do bębenków niespełna 3 sekundy. Niestety problemy ze skrzynią biegu wykluczyły wyrównaną walkę i ambitna załoga musiała zadowolić się i tak dobrym trzecim miejscem w N-ce. Bębenkowie bronili drugiej pozycji w grupie N bardzo mocno. Mimo przygód takich jak ta, udało się dojechać na drugim miejscu, co przy nie do końca przygotowanym samochodzie było ogromnym sukcesem. Paniowski Wieczorek mimo kłopotów na 16 i 17 odcinku specjalnym dotarli do mety i to na dobrym czwartym miejscu w grupie N. Do zwycięzcy N-ki stracili prawie 6,5 minuty. Magdy zajęły piąte miejsce w grupie N i siódme w klasyfikacji generalnej. Durczok i Ciosek nie ukończyli rajdu. Na 17 OS-ie uderzyli w to samo drzewo co Sztuka. Uliarczyk i Tomasiak po wielu kłopotach dojechali do mety na 6 miejscu w grupie N. Stec i Madej zakończyli zawody na 7, ostatnim miejscu w grupie N ponad 20 minut za Fryczem. Walkę w pucharach markowych oraz wolniejszych klasach zaprezentujemy tradycyjnie za tydzień. A tak cieszyli się Janusz Kulik i Jarosław Baran. Ford Focus WRC. Jeszcze więcej informacji.